Lokomotywy mojego życia. Znajduję się na lokomotywie SP4578. Zdjęcie wykonane na stacji Wągrowiec, chwila przed odjazdem. Pracuję tutaj jako pomocnik z maszynistą panem Romanem B. Zdjęcie pochodzi z 1978 roku, a tu z kolei jest Sieraków, kabina lokomotywy SP45. W środku za sterami siedzi moja żona. Tak, proszę Państwa, były to jeszcze te piękne, dobre czasy, kiedy to jeszcze pociągi docierały do Międzychodu i Sierakowa i również do Gorzowa Wielkopolskiego. Tu lokomotywa stoi na torze postojowym. Odwiedziłem kolegę wraz z żoną i wykonałem tą fotografię. Byliśmy tam na wczasach wagonowych. Tutaj z kolei mój maszynista, pan Roman B., w towarzystwie drużyny konduktorskiej z Międzychodu. Lokomotywa SP45 wjeżdża z pociągiem turystycznym na stację w Olsztyn. Lokomotywa spalinowa serii SP45 produkowana była przez Zakłady Przemysłu Metalowego Hipolit Cegielski w Poznaniu na podstawie dokumentacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Była to pierwsza polska lokomotywa dużej mocy, zaprojektowana i wyprodukowana w kraju. Pociąg porusza się linią E20, okolice Dopiewa. I tutaj Państwu pokażę taki moment, jak elektryfikowano tą linię. O, i właśnie tutaj pociągi prowadzone są lokomotywami SP45. Konkretnie ten pociąg był to pociąg do Frankfurtu nad Odrą. Tak, wtedy przekraczaliśmy granicę i wjeżdżaliśmy na terytorium NRD. Jeździły również pociągi do Berlina, nasze lokomotywy z naszymi maszynistami, z tym, że przychodził tylko na granicy Niemiec pilot, znający język polski. On pilotował tą lokomotywę do Berlina. I to samo było w odwrotnym kierunku. Od Erblicke przychodził pilot i prowadził pociąg. Niemieckie fałki też jeździły do Poznania. Nasz pilot przychodził na granicy Polski i pilotował drużyny niemieckie do samego Poznania. I wracamy do naszej lokomotywy. Oczywiście lokomotywa dwukabinowa z przejściem przez maszynownię z jednej kabiny do drugiej na szerokość toru 1435 mm, układ osi COCO, nacisk zestawu na tor 17 000 kg, 170 kN, z tego też powodu świetnie dawała sobie radę na liniach drugo- i trzeciorzędnych. Zapas paliwa 2900 kg, zapas wody 3000 kg, zapas wody w układzie silnika spalinowego 1200 kg, zapas piasku 400 kg. Masa służbowa lokomotywy to jest z paliwem, z olejem, z piaskiem, z wodą 102 tony. Zapas oleju smarnego 200 kg. Moc znamionowa lokomotywy mierzona na wale
1700 koni mechanicznych, moc na cele trakcyjne 1600 koni mechanicznych, prędkość maksymalna lokomotywy 120 km na godzinę. Lokomotywa może pracować w temperaturach od plus 35 do minus 35 stopni do wysokości 1000 metrów nad poziom morza. Przy średniej wilgotności powietrza 70%. Jest to lokomotywa uniwersalna, służąca do pracy zarówno z pociągami pasażerskimi, jak i towarowymi. Dość duża moc lokomotywy pozwala na prowadzenie pociągów o masie 400 ton. Tu chodzi oczywiście o pasażerskie, z prędkością około 90 km na godzinę, a w ruchu towarowym do 1500 ton z prędkością około 45 km na godzinę. Jak przystało na tą piękną damę, oczywiście bardzo kapryśna, wymagała naprawdę dużo pracy od drużyn trakcyjnych, które ją obsługiwały. Na przykład po powrocie musiał maszynista czy pomocnik zejść na podwozie i sprawdzić, czy nie są luźne śruby, bo często właśnie dochodziło do luzowania się śrub od podbródków, od wanien. Sami zabezpieczenia robiliśmy, tak żeby sobie ograniczyć tą pracę, no ale zdarzało się. Silniczek, no nie mam zastrzeżeń, dobrze pracował silnik widlasty produkcji włoskiej, produkowany u nas na licencji w późniejszych czasach. Sprawował się dobrze, prądnica angielska też bardzo dobrze, sterowanie oczywiście wielokrotne, przekładnia elektryczna. Zdarzały się awarie z łączkami na układzie chłodzenia, właśnie tam to trochę było nieporęcznie, bo te chłodnice były pod kątem, może jakby były prosto, by tyle pęknięć nie było, bo zdarzyło mi się raz na służbie do piły czterokrotnie. Musiałem wyłączyć lokomotywę, wymienić złączki na układzie. No całe szczęście, że był zapas wody jeszcze do wapora i właśnie skorzystałem z tego zapasu wody i przetankowałem do układu silnika. Na fotografii widzimy kolektory dochodzące do turbodoładowarki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film. Koniec.